No, za oknem dzisiaj taka nieciekawa pogoda. Chyba sobie dzisiaj coś włączyłem, jakiś tytuł fajny. No witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek chciałem troszeczkę poświęcić Super Nintendo. Mam go troszeczkę z przypadku, bo w czasach, kiedy zbierałem pieniążki na Atari Jaguar, no niestety nie było go wtedy, jak pojechałem do Wrocławia, ale było takie Super Nintendo. No i wtedy sobie kupiłem je i powiem szczerze, że był jeden tytuł, który mi się bardzo spodobał. Ale to za chwileczkę. W ogóle chciałem pokazać wam ciekawe rozwiązanie na Game Boye, matka. Ale akurat na to nie mam żadnych kartridży na Game Boya. Ktoś mi to tam sprzedał kiedyś. W ogóle joystick. Zobaczcie, jaki on malutki, ale strasznie, strasznie wygodny. No, kiedyś były malutkie ręce. Teraz troszeczkę większe. No i jaki tytuł dzisiaj zagramy? Nie wiem. Czy wam troszeczkę to coś mówi? Donkey Konga dzisiaj włączymy sobie. Osobiście bardzo, bardzo lubię tą grę. Nie wiem, no przypadło mi strasznie do gustu. Także dzisiaj sobie ją włączymy. Komputer Muzeum, serdecznie was pozdrawiam. Oglądam wasz kanał na YouTube. MGR Zygadło, Retrogralnie, Retroscanner i Retrosektor. Pozdrawiam serdecznie. Komputer Muzeum zrobił sobie fajny konkurs. Chłopakom dał na zadanie, co by sobie wzięli, jaki sprzęt z retro, czyli z Amix, z Commodore, z konsol starych. Ja już wiem, co ja bym sobie wziął. Jako ja na przykład. Takie Super Nintendo i Donkey Konga. O, banany. O, dodatek uciekł. Meczu już. Dobra, nitro. Kurde, tyle bananów. Ciekawe, czy Adam Małysz w tą grę grał. Thank you.
Dobra, masz drugą rundę ty. To nitro weź, złap. O, co było? Następna misja. O, żmije. Nawet dobrze idzie. Dodatek? A co to? Kurde, mówią, że Sonic szybki. O, syczy jak teściowa. Nie no, żartuję, ja mam bardzo dobrą teściową. Serdecznie ją pozdrawiam, jeśli kiedyś to obejrzy. No teraz ty. Thank you.
Uważać na te oszmerniczki. W lewo. Nie, nie, do góry. Strasznie śliczne te plansze porobili. Nie wiem, czy to przejdę. Niby gra dla dzieci. Zawsze i tak chcę to przejść. Osy. Masz. Walcz za swoim plemieniem. Nie chcę nic mówić, ale mamy tylko jeden joystick.
Zero może być połamany. A drugi trochę kosztuje. Świerszcze. Dekoncentrują mnie. Sonic jest szybki. Nie, nie! Nie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, z tego odcinka to chyba by było wszystko. Zapraszamy też również was, żebyście taką gierkę sobie kupili i troszeczkę poćwiczyli. No. Także do następnego. Na razie. Po Super Nintendo takiego Atari Jaguara miałem też szczytnikiem. Jaki człowiek był głupi, że to sprzedał. Pozdrawiam cię, Retrofan, serdecznie. Return, Motion Right. SSG. No i oczywiście porywacz zwłok, zwany Tygrys i jego drywutnie. Normalnie przypomina mi się Emil z Lenebergii.